Witajcie kochani w drugim sezonie vloga o modzie ekokreatywnej. Mr. Spock. Are you all right? Yes, I believe no permanent damage was done. What happened? The occipital area of my head seems to have impacted with the arm of the chair. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z obietnicą, wzorkowy zawrót głowy. Czyli kropki, kratki, centki i kwiatki. Pokażę Państwu kilka stylizacji, które ilustrują najnowsze trendy, jeżeli chodzi o wzory oraz kolory w sezonie wiosna 2020. Jednak, aby być na bieżąco z moimi treściami, subskrybuj mój kanał oraz wciśnij przycisk powiadomień. Można powiedzieć, że ten sezon obfituje w ciekawe, nietuzinkowe wzory i zestawienia, co postaram się zilustrować ubraniami z drugiej ręki. Zaczniemy od kropek. Kropki być może są inspirowane tymi biedronkami z Chin, które hurtowo zlatują do nas ostatnio. Być może projektanci inspirują się francuską modą, jako że wzór kropkowy, czy też groszki, jest podobno ulubionym wzorem paryżanek i w ogóle Francuzów i Francuzek. Najmodniejszy wzorek tego sezonu, czyli właśnie groszki, najczęściej na wybiegach pokazywał się w takim zestawieniu czarno-białym, czerwono-białym, czerwono-czarnym. Natomiast ja troszeczkę tutaj pokażę inne stylizacje. Strój, w którym jestem ubrana dzisiaj, właśnie bardzo ładnie ilustruje modę na kropki. Jest to bardzo wdzięczna sukienka. Można ją nosić na specjalne okazje, można położyć na jakieś przyjemne popołudnie, na randkę. Ta sukienka jest w bardzo modnym w tym sezonie kolorze, miętowym. Dodatkowo właśnie ma takie urocze, dziewczęce groszki. Bardzo ładnie podkreśla figurę i cerę. Proszę spojrzeć na następne zdjęcie. Mamy tutaj do tego nałożoną taką wieczorową narzutkę. Jeżeli chcemy tą kreację zmienić w coś bardziej eleganckiego, coś bardziej wyjściowego, taka oldschoolowa narzutka będzie świetnie się do tego nadawała. I w dodatku również jest w kropki, czyli znowu mamy takie powielenie wzoru, total look kropkowy. Następna stylizacja, bardziej klasyczna, właśnie tutaj biało-czarne zestawienie groszków, kropek. Ta sukienka jest w takim retro stylu, troszeczkę na lata 50., może 60., krój mini z takim kołnierzykiem amerykańskim. Bardzo fajnie wygląda do czerwonych szpilek, które już wcześniej prezentowałam. I to zestawienie, można powiedzieć, będzie najmodniejsze w tym sezonie, jak właśnie chodzi i o wzory, i o kolory. Jeśli chcecie być na topie, to właśnie takie sukienki w groszki lub stroje w groszki będą bardzo modne, już są bardzo modne, pojawiły się na przykład w kolekcjach Paco Rabanne. Więcej groszkowych wzorków pojawi się we vlogu bliżej lata, gdzie będziemy pokazywać troszeczkę bardziej rozebrane, można powiedzieć, kreacje. Kolejny szalony wzór to centki, czyli wzór lamparci. Jest to oczywiście kontynuacja zimowych trendów, które również prezentowały dużo właśnie takich wzorów centkowanych. Szczerze mówiąc, dla mnie centki zawsze były troszkę kontrowersyjne, może troszeczkę nudne, może troszeczkę takie mało gustowne. Natomiast propozycje na ten sezon są naprawdę bardzo ciekawe i zestawienia, szczególnie na przykład w kolekcji Dolce & Gabbana, naprawdę zainspirowały mnie. W związku z tym pokażę teraz strój, który właśnie jest zainspirowany tymi kolekcjami i będzie bardzo modny i na topie w tym sezonie. Pokazywałam już wcześniej total look centkowany, właśnie też inspirowany kolekcją Dolce & Gabbana. Tutaj widać zdjęcie z poprzednich vlogów. Następna za to propozycja, to propozycja też ulubiona przez właśnie francuski, czyli taka miejska dżungla w stylu Dolce & Gabbana. Zobaczcie Państwo, tutaj macie sukienkę w kwiaty, bardzo fajne wiosenne kolory, błękitne, niebieskie, zielone, wyrazisty wzór, długość midi, bardzo modna, oraz narzutkę, którą pokazywałam już w wcześniejszym vlogu, w panterkę. Zapewne niewiele osób samo wpadłoby na takie zestawienie. Ja sama, szczerze mówiąc, byłam zaskoczona takimi zestawieniami, ale jakby się tak dobrze zastanowić, to natura sama podpowiada takie właśnie zestawienia. Lampart w dżungli. Dzisiaj będzie dosyć dużo takich nietypowych zestawień, kolorystycznie i jeśli chodzi o wzorki. W
wbrew pozorom niektóre rzeczy, które wydają nam się zupełnie z innej beczki, mogą świetnie razem wyglądać i tworzyć nietypowe, bardzo atrakcyjne zestawienia. W tym sezonie wiosennym wielu projektantów postawiło nadal na kwiaty, jako że nadal modne są lata 70., wzory kwiatowe będą stale aktualne. Również jungle look, czyli taki właśnie wygląd inspirowany dżunglą, safari, będzie też modny. W związku z tym tutaj propozycja dla Państwa: sukienka czarna w takie tropikalne kwiaty, pastelowe, bardzo fajna na wiosnę. Można ją włożyć do biura, do pracy, na spacer. Uniwersalna i w ciekawej kolorystyce. Sukienka jest zestawiona z czarnym bolerkiem oraz taką chustką w bardzo podobne wzory, w podobnej kolorystyce, więc nawiązującą też do dżunglowych, tropikalnych wzorów kwiatowych. W związku z tym, że nadal modne są lata 70., zobaczmy sobie następną stylizację. Spódnica patchworkowa, czyli złożona z różnych materiałów, które wbrew pozorom bardzo ładnie razem wyglądają. Jedwabna spódnica indyjska, właśnie bardzo w stylu lat 70., w kwiatowe wzory. Do tego, zaskakująco, dobrana bluzka w ciapki. Te ciapki są takie bardzo subtelne w kolorystyce, która również jest odzwierciedlona w tej spódnicy. W związku z tym, mimo że wzorek nie jest taki sam, a może właśnie dlatego, że nie jest taki sam i że kontrastuje z kwiatową spódnicą, wygląda to bardzo ciekawie, intrygująco, ale też kolorystycznie jest bardzo dopasowane. Stylizację uzupełnia skórzany szeroki pas. Skórzane dodatki również są na topie w tym sezonie, więc tutaj szeroki skórzany pas w takim brązowym kolorze będzie super modny. Dodatkowo duża torba w pastelowym kolorze i tutaj i rozmiar torby, i kolor są nieprzypadkowe, będą modne bardzo duże torby oraz właśnie kolor niebieski jest jednym z topowych kolorów sezonu. Kolejny trend to kratka, nadal modna. Nadal modne kratki szkockie i różne kratki angielskie. Tutaj oczywiście pokazuję moją ulubioną sukienkę w szkocką kratkę. Tym razem do niej pozwoliłam sobie założyć takie wzorkowane bolerko. Wzorek jest, jak przystało na ten sezon, lamparci. Bolerko w centki z pozoru może wydawać się wzorem niepasującym do kratki. Jednak, jeśli Państwo się przyjrzycie z bliska, kolory tego bolerka idealnie nawiązują do spódnicy, a wzorek w lamparta troszeczkę urozmaica tą kratkową monotonię. Także myślę, że nie musimy się bać takich połączeń odważnych wzorów, gdyż czasem daje to bardzo ciekawe efekty i warto poeksperymentować. Oczywiście niektóre wzory nie będą do siebie pasować, ale jeśli nie spróbujemy, to będziemy się ubierać po prostu bardzo nudno. Kolejny strój, kolejna propozycja, też wzorki, też kratka. Tutaj bardziej taka zachowawcza, może francuska kratka, maxi. Spódnica w szaro-białą kratę. Jest bardzo rozkloszowana. W tym sezonie topowym krojem są właśnie krótkie, rozkloszowane spódnice, pokazywane na przykład w kolekcjach Chanel. Takie spódnice w większym wymiarze pokażę w następnym vlogu, w następnym odcinku. Natomiast tutaj widzicie Państwo właśnie spódniczkę rozkloszowaną w kratę, dobraną do wzorkowanego sweterka, żakieciku. Również jest to inny wzór, ale co ważne, nawiązuje kolorystycznie do spódnicy. Wzór jest i cały strój jest bardzo pastelowy, dziewczęcy, wdzięczny. Będzie się bardzo fajnie nadawał na wiosnę, szczególnie dla osób, które lubią troszkę romantyczny i wdzięczny dziewczęcy, kobiecy styl. Do tego stroju proponuję dużą torbę, bardzo na topie. Torba w kolorach właśnie takich nawiązujących do stroju, czyli popiel, troszeczkę z białym oraz z delikatną nutką miętowego koloru. W tym sezonie, prócz miętowego, modne będą też inne pastele, lawendowy, różne odcienie żółtego, kolor szafranu, taki ciepły, żółty odcień. Oczywiście beże w wersji safari, ale to pokażę w następnym vlogu. Dzisiaj jeszcze coś o intensywnych kolorach. Dalej modne są bardzo intensywne, płomienne barwy.
I tutaj pierwsza propozycja to Szwedy, spodnie szerokie, troszkę w wieczorowym wydaniu, właśnie w takich płomiennych kolorach. Wszystkie te kolory są teraz bardzo na topie. Spodnie są aksamitne, można je włożyć na jakieś fajne popołudnie, nawet do kawiarni, na spacer. Bardzo wygodne, z elastycznego aksamitu. Piękne kolory, kolorowe pasy. Proszę spojrzeć, tutaj dobrałam do tego ciekawą torebkę w takim etnicznym stylu. Będzie nawiązywała również do lat 70. Torebka jest z uroczymi pomponikami. Bardzo mi się podoba. Stroju dopełnia naszyjnik, również z pomponikami. Nie tylko nawiązuje on do torebki, ale kolorystycznie i jakby fakturowo, przez swoją taką mięciutką kolistość, również do kombinezonu jego kolorystyki. Na kolejnym zdjęciu ten strój, bardziej nieformalny, uzupełniłam takim pięknym aksamitnym żakietem. Ten żakiet sprawia, że strój staje się dużo bardziej formalny, możemy go nawet założyć do pracy, więc żakiet nam tutaj zmieni strój, taki luzacki, weekendowy, wieczorowy, bardziej oficjalną wersję. Ostatnia dzisiaj stylizacja to płomienny, pomarańczowo-czerwony sweter. Jeden z absolutnych hitów sezonu. Kolory pomarańczowe, płomienne, takie czerwienie, wchodzące w pomarańcz, będą bardzo modne. Tutaj mam na sobie sweter z czystej wełny, cieniutkiej wełny, więc bardzo dobrze nada się nam na pogodę właśnie marcową, kwietniową. Do tego założyłam spodnie z lampasami po boku, które kolorystycznie nawiązują do pasków na sweterku, więc strój jest dosyć przemyślany. Spodnie są również w fajnym, modnym kolorze, w takie ciekawe wzorki, więc cały strój jest dosyć intrygujący. Na pewno nie jest nudny. Jak Państwo widzicie, łączenie wzorów i kolorów to sztuka dosyć trudna, ale można się tego nauczyć i warto, bo naprawdę efekty będą zaskakujące, przyciągające uwagę. Będziemy świetnie się bawić, komponując takie stroje. Bawmy się modą, bo naprawdę jest to świetna rozrywka. Szukać strojów, które do siebie pasują, które mimo różnic we wzorach pasują do siebie na przykład kolorystycznie i to jest ich wspólnym mianownikiem. Albo odwrotnie, podobne wzory w różnych kolorach. Zachęcam, żeby Państwo próbowali eksperymentować ze strojem. Jeżeli kupujemy ubrania z drugiej ręki, będzie to na pewno tańsze niż kupienie drogich wersji w sklepach i ryzykowanie, że to się nam nie spodoba, będziemy musieli jeździć, oddawać i kombinować. To tyle, jak chodzi o wzorki i kolorki. Natomiast w następnym odcinku skupimy się bardziej na krojach, fasonach, stylach, materiałach i dodatkach. Najmodniejszych oczywiście w nowym sezonie wiosna 2020. Pozdrawiam wszystkich Volkan. Live long and prosper. Weź nie czekaj, weź polajkuj. Udostępnić możesz też. Jest to bardzo... Pokażę Państwu kilka stylizacji, które... Można powiedzieć, że... Nie, jeszcze raz. Weź nie czekaj, zasubskrybuj, bo subskrypcję warto mieć. Boże... Dobra. Można powiedzieć, że za dużo mówię tego, można powiedzieć zdecydowanie. Właściwie to można by powiedzieć, że nadużywam, można powiedzieć. Ogólnie można w tym sezonie modną by... ogólnie... różne odcienie... Czemu tak?